W dzisiejszych obradach uczestniczy 13 radnych, co oczywiście daje nam niezbędne kworum, byśmy mogli podejmować prawomocne uchwały w dniu dzisiejszym. Na protokolanta dzisiejszych obrad tradycyjnie wyznaczam pracownika urzędu, panią Agnieszkę Grajewską-Sudym. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek otrzymali państwo z materiałami na dzisiejszą sesję. Jeżeli są jakieś uwagi bądź wnioski formalne, to bardzo proszę o zgłaszanie ich. Nie widzę, w takim razie bardzo proszę o przyjęcie porządku obrad i przegłosowanie go. Głosowanie jest otwarte. Bardzo proszę o oddawanie głosów za przyjęciem proponowanego porządku obrad, załączonego rzecz jasna do materiałów. Proponowany porządek obrad został przyjęty przez państwa radnych jednogłośnie. Przyjęcie protokołu obrad 45. zwyczajnej sesji. Uwag do dnia dzisiejszego nie było. Jeżeli są jeszcze jakieś teraz, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to proszę również o przegłosowanie protokołu 45. zwyczajnej sesji. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Głosowanie mam otwarte. Protokół 45. zwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie. Interpelacje, zapytania radnych. Do dnia dzisiejszego żadne interpelacje ze strony państwa radnych nie wpłynęły do mnie, chyba że jeszcze ktoś w obecnej chwili ma jakąś przygotowaną, to bardzo proszę. Nie widzę. Odczytanie odpowiedzi na interpelacje. Z uwagi, że nie było ich na poprzedniej sesji, tym samym nie ma również odpowiedzi. Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Pani Wójt, bardzo proszę. Pani Wójt, oddaję głos. Szanowny panie przewodniczący, szanowna Rado. Ostatnia sesja odbyła się dokładnie praktycznie miesiąc temu. Oprócz spraw takich bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej, urząd realizował przedsięwzięcia między innymi związane z gospodarką i działalnością inwestycyjną. Ja tylko pokrótce przypomnę, bo tak naprawdę wszystkie inwestycje są państwu znane. Trwa w tej chwili budowa dróg z pierwszego rozdania Polskiego Ładu. Są to miejscowości Miłki, Paprotki, Kleszczewo. Z Rydzewem pojawił się trochę problem ze względu na to, że musi być tam nadzór archeologa. Ale to już jest jakby w trakcie realizacji, więc mam taką nadzieję, że jeżeli inwestor otrzyma zgodę Banku Gospodarstwa Krajowego, to być może jeszcze do końca roku ta inwestycja się zakończy. Jeżeli nie, to planowane zakończenie jest przyszły rok. Dnia 17 października podpisałam umowę na modernizację kolejnych dróg z Polskiego Ładu. Jak państwo pamiętacie, są to środki dla miejscowości popegeerowskich. Mam takie zapewnienie, że za miesiąc również firma, a przetarg wygrała firma PRD z Giżycka, więc mam takie zapewnienie, że za miesiąc, jeżeli aura też będzie sprzyjająca, to przystąpią do realizacji. 17 października odbyłam spotkanie z wykonawcą, inspektorem nadzoru i przedstawicielem Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w kwestii budowy moru i wieży widokowej w Marcinowej Woli w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. Targowisko, to może powtórzę niektórym państwu, bo to część radnych uczestniczyła w posiedzeniach komisji, więc została już poinformowana. Natomiast jak najszybciej chcemy uruchomić targowisko, czyli udostępnić do korzystania nasze mikowskie targowisko. Mam zapewnienie nowego wykonawcy o dokończeniu tych prac, tak żebyśmy mogli odebrać to targowisko ostatecznie i wtedy możemy dopuścić je do użytkowania.
Budowa oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze, niestety termin się przedłużył dla wykonawcy. Tutaj wykonawca będzie objęty odsetkami karnymi. Niestety nie podpisaliśmy aneksu o przedłużeniu umowy ze względu na to, że my też mamy terminy związane z Urzędem Marszałkowskim. Także jeszcze tutaj może poinformuję Państwa, że na ukończeniu są prace remontowe mieszkania w Konopkach Wielkich, naszego mieszkania socjalnego. Po zakończeniu tych prac przystąpimy, mamy taki plan, rozpocząć remont kolejnego mieszkania w Konopkach Wielkich z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, ponieważ no, będziemy starali się uzyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na ten cel. W przyszłym tygodniu, takie mam zapewnienie wykonawcy, otrzymamy koncepcję projektową na modernizację ośrodka zdrowia. Również w trakcie jest dokumentacja opracowywana na modernizację stacji uzdatniania wody w Miłkach i w Konopkach. Mamy już, otrzymaliśmy pozwolenia wodnoprawne, więc myślę, że w miesiącu grudniu będziemy mogli ogłosić przetarg na modernizację tych dwóch stacji. Pierwsza stacja w Miłkach to jest kwota około 5 milionów i stacja w Konopkach Nowych to... Konopkach Wielkich. To jest kwota 800 tysięcy złotych. Zakończyła się modernizacja oświetlenia w Jagodnym Małym oraz w Rydzewie i w tym tygodniu spodziewamy się kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w tej kwestii. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy takie gospodarcze. Spotkania uroczystości 12 października odbyłam spotkanie z Państwową Strażą Pożarną w kwestii ewidencji piwnic, więc jeżeli Państwo gdzieś tam mieszkacie w blokach, bo to dotyczy przede wszystkim takich bloków i budynków użyteczności publicznej, to może pojawić się straż, żebyście się Państwo nie przestraszyli. Straż dostała takie zadanie rządowe w kwestii przeglądu piwnic po prostu i takie zadanie realizują. 17 października odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w kwestii przygotowywanego naszego programu współpracy z organizacjami. 18 uczestniczyłam w przeglądzie dróg obecnie remontowanych z inspektorem nadzoru. Objeździliśmy te drogi, które są w trakcie. Odbyliśmy też spotkania z mieszkańcami, którzy składali jakieś swoje wnioski. Więc to był ten dzień. 17 również odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu miasta i gminy Orzy w sprawie organizacji transportu zbiorowego. Głównie chodzi o tamtą gminę. My ten transport, jak Państwo wiecie, mamy już prawie drugi rok, ale chcę też poinformować, że została złożona do nas petycja, wpłynęła. I chcę powiedzieć, że od 17 października do 4 listopada trwa nabór wniosków na dofinansowanie tego transportu zbiorowego i ten wniosek mieszkańców o jakby nową trasę będzie uwzględniony. 20-21 uczestniczyliśmy tutaj z panem Bogdanem w Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2020, który odbywał się w Ełku. Między innymi bardzo ważny temat omawiany to temat elektronizacji w samorządach, usług w administracji i tym podobnie. I 22 uczestniczyłam w wyjeździe z kołem gospodyń wiejskich w Miłkach do Dobrocina, konkurs, drugi etap wojewódzki, bitwy regionów. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że było mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona, to jest raz. Po drugie chcę powiedzieć, że nasze panie zaprezentowały się naprawdę cudownie. Jeżeli Państwo oglądaliście już na Facebooku, to ja byłam pod wrażeniem. Uczestniczyło w tym konkursie 10 kół z całego województwa i nasze koło miłkowskie oprócz tych wyrobów kulinarnych, bo to był taki główny cel tego konkursu, również prezentowało swoje rękodzieło, ceramiki, no naprawdę stoisko było przepiękne,
a dania najsmaczniejsze w moim pojęciu. Może troszkę inaczej wyszło to w ocenie ostatecznej, ale powiem, że dania były przepyszne i najszybciej zniknęły ze stołu KGW Miłki. Także to chyba świadczy o czymś. No i tutaj bardzo gratuluję wszystkim paniom, które uczestniczyły w tym wyjeździe, które biorą udział w zajęciach i pani Ani tutaj, Łukaszuk. Także gratuluję tego sukcesu i zachęcam do udziału w dalszych konkursach. Dziękuję. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Dziękujemy bardzo, panie wójcie. Jakieś pytania ze strony państwa radnych co do dużego? Bardzo proszę, panie radny. Ja mam jedno pytanie, bo pani powiedziała, że wieża widokowa będzie w Marcinowej Woli, a nie w Kleszczewie? W Marcinowej Woli ze względu na to, że technicznie nie udało się umieścić, tam miała być w pierwszej wersji przy wieży telewizyjnej, tak? Natomiast okazało się, że za mało jest naszej działki gminnej, a podstawa z projektu była większa niżeli obszar naszej działki. Dlatego należało zmienić miejsce lokalizacji. A w którym miejscu teraz będzie na Marcinowej Woli? Jak to określić? Lokalizacja? Po drugiej stronie Buwełna i jak jest pierwsze gospodarstwo rolne, nazwiska może nie powiem, jak to określi dla pana Andrzeja? Kiedyś dawniej tam z tyłu był jakiś cmentarz? Wiem. No. Już wiem. Dobrze. Ładne miejsce, naprawdę ładny widok. Dobrze. Tak. Zapraszam, żeby przejechać się zobaczyć. Także no jest już rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. A nie wiąże się to ze zwiększeniem kosztów? Nie, już nie. Dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę o złożenie sprawozdań przewodniczących stałej Komisji Rady Gminy. Bardzo proszę, Komisja Rewizyjna. Zaczynamy od pań. Komisja Rewizyjna miała posiedzenie w dniu dzisiejszym. Spotkanie dotyczyło pisma, które wpłynęło od mieszkańca Danowa w sprawie drogi, ale że w tym piśmie były zawarte pytania, które no, Urząd Gminy powinien odpowiedzieć, także zostało skierowane do Urzędu. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki. Bardzo Komisja proszę, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki miała posiedzenie 24 października. Opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Były 3 głosy za i żeśmy się zapoznaliśmy się z informacją na temat ściągalności i wydatkowania opłaty miejscowej w obiektach turystycznych na terenie gminy i także żeśmy się zapoznali ze stawką podatku rolnego na 2023. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów spotkała się w dniu dzisiejszym. Tematem spotkania było zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję oraz ocena sytuacji finansowej w oświacie za trzeci kwartał. Również zapoznaliśmy się ze stawkami podatkowymi zaproponowanymi przez GUS w celu określenia ich wysokości jako przyjętych, które mają zostać przyjęte do budżetu. Dzisiejsze posiedzenie było tylko i wyłącznie jakby zapoznawcze. Co do wysokości tych stawek będziemy spotykali się jeszcze na kolejnym posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Komisja do spraw socjalnych, przestrzegania prawa i porządku publicznego. Nie ma pana przewodniczącego. Chyba. Oni chyba nie opiniowali. Czy opiniowali coś? Nie opiniowali. Komisja skarg, wniosków i petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się 26 września i 4 października. Tematem posiedzenia były petycje mieszkańców wsi Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Wyszowate. Petycja była złożona w dniu 17 sierpnia 2022 roku i dotyczyła utworzenia dodatkowej linii autobusowej. W komisji brały udział 4 osoby dnia 26 i 4 osoby dnia 24 października. Komisja uznała, że petycja jest, zasługuje na uwzględnienie i wybory z 26 października są nieważne na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ponieważ to Rada Gminy podejmuje uchwałę w tej sprawie według statusu Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych co do złożonych sprawozdań przez przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do dalszej części porządku obrad, części uchwałodawczej. W pierwszej kolejności są uchwały budżetowe. Korzystając z tego, że jest z nami Pani Skarbnik, bardzo proszę Pani Skarbnik o króciutkie wprowadzenie o konieczności i celowości podejmowania dzisiejszych zmian zarówno w wieloletniej prognozie, jak i w uchwale budżetowej. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miłki na lata 2022-2032. Są to zmiany w roku 2022. Jest to zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 813 489 zł i 38 groszy. Jeżeli chodzi o dochody, to jest zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 453 489 zł i 38 groszy, zaś jeżeli chodzi o dochody majątkowe, jest to zmniejszenie dochodów o 1 640 000. Jeżeli chodzi o wydatki, jest to zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 745 204 zł i 88 groszy, zaś majątkowe o kwotę 68 284 zł i 50 groszy. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie gminy Miłki na lata 2022, są to zmiany, jest to zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 781 298 zł i 1 grosik. Zmiany te są spowodowane zmianami w planie wydatków majątkowych. Jest to zwiększenie planu zadania zakup placu zabaw przy remizie OSP o kwotę 4 000 zł. Całość zadania jest to kwota 14 000, 10 000 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego. Wprowadzamy też nowe zadanie, poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ulicy Giżyckiej 45 w Miłkach, nadzór inwestorski. Jest to kwota 60 000 zł. Wprowadzamy to zadanie ze względu na prowadzoną inwestycję z programu Nowy Ład, Nowy Ład i ta kwota należy zabezpieczyć na nadzór inwestorski, ponieważ nie jest ona kwalifikowana w programie. Dodatkowo zwiększamy dochody o kwotę 2 888 400 18 zł i 57 groszy w związku z pismem z Ministerstwa Finansów zwiększającym plan dochodów z tytułu udziału w podatku, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpłynęły również dwa pisma też z Ministerstwa Finansów zwiększające plan subwencji oświatowej. Jedno zwiększa subwencję o kwotę 19 536 zł, drugie pismo zwiększa subwencję o kwotę 54 880 zł. Dodatkowo zwiększamy plan dotacji o dwie decyzje, o ten plan dotacji
w związku z dwoma decyzjami wojewody warmińsko-mazurskiego. Jest to zwiększenie dotacji o kwotę 319 809 zł 4 grosze w związku ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwota 21 264 w związku z realizacją świadczenia pielęgnacyjnego. Zwiększyliśmy również dochody i wydatki o kwotę 111 138 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, w związku z opieką nad uczniami pochodzącymi z Ukrainy. Dodatkowo zmiany w planie wydatków nastąpiły w planie sołectwa Czyprki, Konopki Małe, Konopki Nowe, Paprotki oraz Rydzewo. Dostali Państwo również dzisiaj autopoprawkę do projektu zmiany budżetu. Nie zmienia ona żadnych kwot, jeżeli chodzi o dochody i wydatki. Jest to jedynie zmiana wynikająca ze zmiany w klasyfikacji paragrafów. I ta zmiana wynika z wprowadzenia paragrafów w związku z programem Nowy Ład i pomocą dla obywatelów Ukrainy. Dziękuję. Jakieś pytania może? W związku z tym, że nie ma pytań ze strony Państwa Radnych, bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. Bardzo proszę o opinię od razu do wieloletniej prognozy i zmian budżetowych. Są to uchwały ściśle powiązane ze sobą. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów zaopiniowała zmiany w wieloletniej prognozie finansowej pozytywnie, 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym. Natomiast zmiany w budżecie gminy na rok 2022 zaopiniowała pozytywnie, 5 głosami za. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych ma wolę zabrania głosu, zanim przejdziemy do procedury podjęcia niniejszych uchwał? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie proszę o oddawanie głosu w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy uchwalonej na lata 2022-2032. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Głosowanie jest otwarte. Uchwała została podjęta większością głosów, stosunkiem 12 głosów za, przy 1 wstrzymującym się. Kolejna uchwała dotycząca zmian budżetu gminy na rok 2022. Bardzo proszę, głosowanie jest otwarte. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała dotycząca wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Dotyczy naszego targowiska tutaj lokalnego. Jeżeli jakieś pytania, projekt uchwały omawiany w posiedzeniu komisji stałych. Jeżeli ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca.
Komisja Rolnictwa, były 3 głosy za, przy 1 nieobecnym. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze z Państwa radnych ktoś chce zabrać głos, zanim przejdziemy do podjęcia niniejszej uchwały? Nie widzę, w takim razie bardzo proszę o oddawanie głosów w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Głosowanie mamy otwarte. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotycząca wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tak jak pani przewodnicząca, właściwie nie przewodnicząca, członkini, przepraszam. Komisja popełniła troszeczkę falstart, bo mamy w statucie, że przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołuje Rada, natomiast Komisja trochę uprzedziła i wybrała sama przewodniczącą. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do tej komisji, bo formalnie musi zostać zgłoszony kandydat bądź kandydatka. Bardzo proszę, panie radny. Ja chciałem zgłosić kandydaturę pani radnej Marty Cisz, z tego względu chociażby, że komisja w swoim wewnętrznym głosowaniu wskazała radną jako tą, która ma sprawować funkcję przewodniczącą, a więc jakby zasadnym jest, aby tej woli komisji się podporządkować. Dziękuję, panie radny. Czy są jeszcze jakieś propozycje dotyczące kandydatów do tej komisji na przewodniczącego, to bardzo proszę. Jeżeli nie, w takim razie wpisujemy jako kandydaturę pani Marty Cisz do projektu uchwały. I bardzo proszę o oddawanie głosów za uchwałą dotyczącą wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nie, no kandydatura była jedna, wpisaliśmy jedną i więcej nie... Aha, przepraszam. Nie, no jedna kandydatura, to nie było konieczności przy głosowaniu. Taka zmiana techniczna, na 7 jest uchwała, nie na 6. Bardzo proszę jeszcze raz ze strony państwa radnych o oddanie głosu. Ktoś jeszcze z państwa nie oddał głosu? Panie Andrzeju, tak? Ale to jest pod pozycją 7, bo tam pod 6. Tak, pod 6 to była kandydatura. Uchwała dotycząca wyboru przewodniczącego skarg Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została podjęta jednogłośnie. Gratulujemy pani przewodniczącej.
Kolejna uchwała dotycząca rozpatrzenia petycji. Jak wiemy, petycję złożyli mieszkańcy w sprawie uruchomienia dodatkowej linii. Ta linia będzie uruchomiona, pani wójt wspomniała, tak? Znaczy, wiele na to wskazuje, że będzie. Tak, dlatego że organizatorem transportu zbiorowego jest gmina Wydminy. W związku z tym my swoje jakby przekazaliśmy oczekiwania. Spotkaliśmy się również z obecną firmą przewozową i takie są wskazania, że umieszczą w nowym wniosku, który, tak jak mówię, składany jest do 17 października, był złożony. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, jeszcze chciałam tylko dodać, że oczywiście jeżeli to będzie nowa linia, to musicie państwo być świadomi jako rada, że to będą dodatkowe koszty dla gminy. Ja sobie zdaję sprawę, że będą dodatkowe koszty, ale ja byłem niedawno świadkiem, wracając z Talek, że i tak część dzieci ma od Konopek Małych chodzi piechotą do końca naszych gruntów. Tam jest ostatnia gospodarka na naszej terenie i z jednej rodziny chodzą czterech małych dzieci, chodzi na piechotę z Konopek Małych. 2 kilometry. Jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że będzie dojeżdżało do Konopek Małych. Transport, jeżeli chodzi o przewozy dzieci szkolnych, to dzieci są objęte przewozami szkolnymi. Rozumiem, że to jest przemieszczenie się z budynku gospodarczego do miejsca jakby zatrzymywania się autobusu, tak? Być może tak jest. Bo one... Do Konopek Małych również dzieci są objęte transportem szkolnym. Tylko nie wiem, jaki jest... Z gospodarstwa, to co powiedziałam przed chwilą, tak. Można, panie przewodniczący? Bardzo proszę, pani radna. Jeśli można, to jeszcze ja parę słów na ten temat. To chodzi bardziej o dzieci takie, które chodzą do szkoły średniej, bo te dzieci w ogóle nie mają czym dojechać. Nie dość, że tutaj jak pan Idek mówi, że idą ilość tam pół kilometra do kilometra, nawet więcej, do przystanku. Zdarza się, że idą z Konopek Małych pieszo do Konopek Nowych, aż ktoś ich zabierze samochodem. I nie mają ani w jedną stronę do szkoły połączenia do Giżycka, ani z powrotem. I tutaj naprawdę to trzeba to zauważyć, sytuacja jaka jest trudna. A do tego jeszcze jest taka sytuacja, bo ja się z tym dobrze zapoznałam, że te dzieci, którym uda się dojechać do Miłek, okazuje się, że w Miłkach jest autobus, bus, ale jest za mały, żeby po prostu ich zabrać. Bo na przykład wchodzi kilkoro dzieci, które mają bilety miesięczne z Miłek. Oni jak dojeżdżają, nie mają tych biletów miesięcznych i po prostu ich autobus nie zabiera. No i tutaj jest naprawdę trudna sytuacja, bo nie dość, że dzieci nie mają się gdzie dostać, to jeszcze są osoby starsze, które na przykład nie mają samochodów i osoby na przykład, które pracują, to pewnie by też z tego skorzystały. Także tutaj jest wola taka, żeby państwo się skłonili ku temu. Tak? Dziękuję. Wszystko robimy w tym kierunku, tylko jedną rzecz sprostuję, pani Barbaro. Zdarzało się faktycznie, że ten mniejszy bus nie zabierał wszystkich dzieci, dlatego że no, nie miały dzieci na początku września biletów miesięcznych. Ja tu interweniowałam u przewoźnika i w tej chwili wiem, że wszystkie jest podstawiony większy bus, jeździ i nie ma problemu, żeby ktoś nie został zabrany do busa. To tak potwierdzam, że do połowy września takie zamieszania były z tymi dojazdami. Poza tym no, było też tak, że często młodzież na przykład była dowożona przez rodziców i naprawdę nie wiedzieliśmy też, ile tak naprawdę tych dzieci będzie korzystało z tego transportu zbiorowego. W tej chwili sytuacja jest, jeżeli chodzi o zabieranie młodzieży, jest unormowana. Mówię o ilości, tak, dzieci, że wszystkie są zabierane. Czy jeszcze z państwa radnych? W sumie to ja chciałam zabrać głos, ale już tutaj właśnie został temat wyczerpany, bo chciałam właśnie to samo powiedzieć. W takim razie, jeżeli nie ma woli zabrania głosu, przechodzimy do podjęcia niniejszej uchwały dotyczącej rozpatrzenia petycji. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Głosowanie mamy otwarte.
Uchwała dotycząca petycji została podjęta jednogłośnie. Wolne wnioski, sprawy różne. Jeżeli są, to bardzo proszę. Wolne wnioski, sprawy różne, nie? Kluby dyskusyjne, państwo radni. Ze swojej strony poinformuję państwa, wpłynęły do informacyjnie od pana naczelnika Urzędu Skarbowego do państwa radnych informacyjnie dotyczące oświadczenia majątkowego pana prezesa Pukru. Nie dołączono zeznania podatkowego do tego, to jest tylko informacyjnie. I kolejne od pana wojewody dotyczące mojego oświadczenia i pani wójt. Moje oświadczenie nie zostało złożone w terminie artykułu 24 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. No do wojewody tak, natomiast ja do urzędu złożyłem 28 kwietnia, zostało wysłane 11 maja, stąd tylko ta, no ten, ta nieprawidłowość. Konsekwencji żadnych to nie rodzi. Pani wójt, oświadczenie zostało złożone w terminie i nieprawidłowości żadnych nie było w tym oświadczeniu. To tylko tak informacyjnie dla państwa, bo pisma są kierowane oczywiście do państwa. Jakby ktoś chciał się z nimi zapoznać, to są w biurze rady dostępne. Czy jeszcze z państwa radnych ktoś ma wolę zabrania głosu? Jeżeli nie. Chciałabym państwa poinformować, bo to już wcześniej niektórych państwa radnych informowałam, że planowana kolejna sesja jest na dzień 23 listopada, żeby sobie tam w kalendarzu oznaczyć. W takim razie po wyczerpaniu porządku obrad zamykam 46. zwyczajną sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo państwu radnym, dziękuję panie wójt, pracownikom obsługi.